Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was serdecznie na dzisiejszym wieczornym rysowaniu. Nazywam się Tomek Wełna i mam przyjemność zaprosić Was dzisiaj, teraz na rysowanie pomidora pastelami. Ale to będzie rysowanie wyjątkowe, ponieważ pokażę Wam, jak za pomocą suchych pasteli uzyskać efekt hiperrealizmu. Hiperrealizm to taki kierunek w sztuce, który fascynuje już od dziesięcioleci wielu artystów. Poza tym każdy z nas gdzieś w głębi ducha marzy o tym, żeby narysować kiedyś coś tak realistycznie, żeby wyglądało jak zdjęcie. Ja również miałem takie marzenia, do dzisiaj mam takie czasami chęci i tak właśnie pokusiło mnie wczoraj wieczorem, żeby przygotować dla Was takie właśnie zajęcia przy okazji pasteli. Dzisiaj rano rysowaliśmy dosyć realistycznie ciasteczka. W ogóle bardzo Wam dziękuję za wszystkie nadesłane prace. Jak je oglądałem, to ślinka ciekła. No, oczywiście nie powstrzymałem się i zagryzałem różne ciasteczka, oglądając Wasze rysunki, bo inaczej się nie dało. Przy okazji miałem bardzo ciekawe odczucie jeszcze dzisiaj, rysując makowiec w sposób realistyczny, że kiedy rysujemy ciastko albo jedzenie właśnie tak realistycznie, to w odróżnieniu do jakichkolwiek innych tematów, poza taką satysfakcją i takim poczuciem wychodzi dobrze, wychodzi realistycznie, tu fajnie mi wyszło, to jeszcze się pojawia bardzo specyficzne uczucie ślinki napływającej na język, kiedy wychodzi dobrze i realistycznie. To było bardzo przyjemne i ciekawe, zaskakujące dla mnie odkrycie. Pierwszy raz czegoś takiego doświadczyłem i to okazało się takim najlepszym radarem prowadzącym w kierunku tego, kiedy rysunek wychodzi dobrze, kiedy rysunek jedzenia ciasteczka albo owocu wychodzi dobrze. No właśnie wtedy, kiedy pojawia się takie uczucie na języku. Tak więc język za przewodnika, kiedy rysujemy jedzenie. W ogóle jedzenie to fascynujący temat. Polecam Wam go, ja chyba przy tym temacie zostanę, bo mnie bardzo, bardzo miło wciągnął i zafascynował. Tak więc możemy się wymieniać jakimiś fascynującymi potrawami, które narysujemy. Za chwilkę będziemy rysować pomidora w taki oto właśnie super realistyczny sposób. Pokażę Wam i wytłumaczę, jak to zrobić. Moi mili, bardzo dziękuję Wam za to, że jesteście, za to, że oglądacie nasze rysowanie wspólnie, moje wspólne z Darią i z Polą, całymi rodzinami. To jest fantastyczne, kiedy widzę, jak nadsyłacie prace, które wykonuje mama, tata, córeczka i syn, albo dwie córeczki, albo dwóch synów. Rewelacja. Słuchajcie, wielkie gratulacje dla Was za to właśnie. Tak więc bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z całej Polski i nie tylko. Chciałem jeszcze jedno ogłoszenie dzisiaj, teraz na początku, jeszcze na końcu Wam przekazać. Otóż napisała do mnie dzisiaj mama, pani Edyta, mama malutkiej Hani, która organizuje zbiórkę pieniędzy na leczenie Hani. Pozwoliłem sobie zamieścić link na naszej stronie. On jest gdzieś tam dosłownie pod tą transmisją, w której teraz jesteście. Bardzo serdecznie zachęcam Was, żeby wejść, poczytać, być może przekazać jakąś nawet drobną kwotę na tą właśnie wyjątkową zbiórkę i pomóc malutkiej Hani przeżyć chorobę. Tak więc zapraszam Was tam. Ja już wsparłem Hanie. Życzę Wam, żebyście również znaleźli chwileczkę czasu i to zrobili. To zupełnie, zupełnie odruchowa i spontaniczna rzecz. Po prostu dzisiaj rano myślałem, jak nasza pracownia, jak nasza strona, która stała się takim centrum ludzi fantastycznych, ludzi wspaniałych, może pomagać. Może pomagać nam wszystkim i dosłownie godzinę później otrzymałem tą wiadomość. Tak więc zamieściłem ją i proszę, możecie znaleźć ten link pod postem z tą transmisją na żywo. Ja go jeszcze raz umieszczę w komentarzu do tej dzisiejszej transmisji. A kontynuując ten temat, chciałem również zaprosić Was serdecznie, Was wspaniałych ludzi, którzy macie mnóstwo talentów i piszecie o tych talentach, piszecie o tym, czym się zajmujecie, piszecie o tym, jak Wam się żyje teraz w czasie epidemii, w czasie kwarantanny, że nie jest łatwo. Ja wiem, nam też nie jest łatwo. Jeżeli chcielibyście się podzielić czymś, co robicie,
Być może jakimiś kursami, jakimiś działalnościami, które prowadzicie tutaj właśnie i podzielić się z nami wszystkimi, to piszcie do mnie, może być prywatnie, może być publicznie, jak tylko chcecie. Jeżeli macie jakiś ciekawy pomysł i chcielibyście przekazać go tej wspaniałej społeczności, która zebrała się wokół naszych zajęć, to ta strona, nasza wspólna strona pracowni właśnie po to jest. Zachęcam Was do tego. Jeżeli napisaliście wspaniały wiersz, albo skomponowaliście piosenkę, albo namalowaliście coś niezwykłego, przysyłajcie również, będę to publikował. Uważam, że wszystkie piękne i cenne idee warto dzielić. Wszystkich wspaniałych ludzi warto wspierać, a Wy do takich ludzi się zaliczacie. My do takich ludzi się zaliczamy tutaj zebrani wokół naszej pracowni, pracowni OKO. Więc dzielmy się, wymieniajmy się doświadczeniami, pasjami, zarażajmy się swoimi wspaniałymi hobby i pasjami. Niech to się dzieje. Tyle ogłoszeń. Bardzo Wam dziękuję i za ten przydługi z mojej strony wstęp. Słuchajcie, zaczynamy rysować. Ja już pokażę, jak to wszystko zrobić. Będziemy dzisiaj rysować na białym papierze. Biały papier bardzo tutaj ładnie zagra z pomidorem. Oczywiście, jeżeli macie jakiś inny kolor papieru, nie ma sprawy. Będziecie widzieć i pomidora, i mój rysunek. Tak jak to czasami bywa. Tak więc zaczynajmy. Oto jest nasz pomidorek. Pomidorek w realu i na rysunku. Już jeszcze się troszeczkę przysuniemy do niego. Aha, jeszcze tak, żebyście go trochę z góry widzieli może, to ja tak zrobię. O właśnie, bo wtedy widać więcej tego ładnego cienia. Ja go jeszcze troszkę przysunę do rysunku, żeby było jedno bliżej drugiego. No i tutaj się będę mieścił obok. Troszkę większego będę go rysował, żebyście lepiej widzieli te wszystkie detale. Narysuję jeszcze na nim kropelki wody, ja zaraz te kropelki na niego nałożę, tylko teraz tego nie robię, bo one wyparują, zanim do nich dojdziemy. Aha, słuchajcie, takie jeszcze ważne rzeczy, które będziemy rysować. Cała sztuczka takiego realistycznego rysunku polega tak naprawdę w perfekcyjnym operowaniu światłem, w pokazywaniu świateł odbitych. Widzicie te poświaty tutaj, to jest to białe tło, one są też tutaj widoczne na pomidorze, może nawet na nim będę pokazywał. Te światła odbite dodają niesamowitego realizmu. Będziemy je zaraz rysować, pokażę Wam, jak to zrobić. Tutaj, tutaj, tu są refleksy, tu są bliki od światła na górze. Tutaj odbija się cień. O, ta krawędź to jest ta krawędź cienia. Taki pomidor to jest w ogóle fantastyczny poligon do ćwiczenia rysowania światła, koloru, formy. Tak więc pomidorek błahy, natomiast nauczymy się dzisiaj mnóstwo. Po dzisiejszej lekcji będziecie mieli znacznie większe doświadczenie w rysowaniu światła, cienia. Myślę, że to będzie bardzo wartościowa lekcja, a w każdym razie zrobię wszystko z mojej strony, aby tak było. Zaczniemy sobie od szkicu. Słuchajcie, ja lubię robić szkic do rysunku pastelami węglem. Możecie również go zrobić pastelą. Polecam jakąś taką nie za grubą, mniejszy kawałeczek pasteli. Jeżeli chcecie, możecie ołówkiem bardzo delikatnie zrobić, tylko delikatnie, bo ołówek potrafi później prześwitywać. Słuchajcie, co jest ważne przy rysowaniu owoców, warzyw, to to, żeby poszukać tych wszystkich takich nieregularności, które są. Może najpierw tak, zaznaczymy sobie taki kształt, może to być w zasadzie nawet taka elipsa. Ja już go tak troszeczkę tutaj robię nieregularnego. Tutaj sobie gdzieś zaznaczymy ogonek w tym miejscu. I teraz przyjrzyjcie się, on jest tutaj bardziej ścięty, tu jest bardziej okrągły. I ta taka asymetria będzie bardzo ważna, bo ona doda naszemu pomidorowi realizmu, naturalnego wyglądu. Taki węgiel drzewny w patyczkach jest świetny właśnie do robienia szkiców pod pastel. Zerkam na Wasze komentarze, więc możecie śmiało pisać.
Można tego pomidora narysować pastelami olejnymi. Będzie troszkę inny efekt, natomiast jest to wykonalne. Będziemy głównie mówić o kolorach i o świetle, więc każda technika tutaj, każdy rodzaj pasteli dobrze się sprawdzi, również pastele olejne. Spróbuję troszeczkę zmienić światło, żeby nie migało. O, teraz jakoś mniej miga, mam wrażenie, więc będzie lepiej rysować. Okej, tak jest chyba lepiej. Dobrze, naszkicujcie sobie. Teraz tak, zaznaczymy te takie ćwiarteczki, te takie cząstki pomidora. Teraz słuchajcie, dodamy tutaj lekko ten ogonek, listek, przepraszam, jeden, drugi, trzeci to zaraz dodamy, bo teraz zaraz pokryjemy naszego pomidora czerwonym kolorem. Na początku to będzie jeden właściwie gładki odcień czerwieni, jedna czerwień. Tam jeszcze wychodzi kawałek tego pomidora nad ogonkiem, więc go sobie możecie śmiało dodać. Tu się taka cząsteczka pojawia. Mam oko na Wasze pytania, na Wasze komentarze, więc możecie pytać o wszystko. Tak, myślę, że mój pomidor ma już dosyć przyzwoity kształt. Tu jeszcze tą ćwiarteczkę sobie taką zaznaczymy, tak. Tu jest gdzieś taka delikatna, tamta jest wyraźniejsza. Tu troszkę ogonek przesunę, tutaj będzie. Możecie zamknąć jedno oko. Kiedy zamkniecie oko, to czasami lepiej się jeszcze ocenia. Oraz obserwujcie kształt tej białej przestrzeni dookoła. To zawsze pomaga. Dobrze, dam Wam chwileczkę czasu na dokończenie spokojne tego szkicu. I zaraz użyję czerwonej, intensywnej pasteli jako takiej bazy. Natomiast za chwilkę będę ją jeszcze sobie przyciemniał, rozjaśniał. Już Wam pokażę, jak to zrobić. Słuchajcie, ja tutaj... Mam już czerwoną kredkę. Pomyślałem sobie, że jeszcze pokażę Wam zestaw pasteli, których dzisiaj będę używał. Zestaw kolorów tych pasteli. Słuchajcie, takich kolorów dzisiaj, może nawet nie wszystkich, ale głównie takich będę używał. To jest w ogóle taki zestaw, który mi się wyłonił jakoś naturalnie w czasie ostatnich kilku spotkań, kiedy pastelami rysowaliśmy. Tak więc jest intensywna czerwień, intensywny pomarańczowy. Używam wielu pasteli tła Sondor. To są pastele Kohinoor czeskiej produkcji. Bardzo dobre pastele w bardzo rozsądnej cenie. Więc czerwienie, pomarańcze, brązy. Jakbyście kupowali sobie właśnie pastele na sztuki albo w zestawie, to polecam szukać właśnie mniej więcej takiego zestawu. Czyli czerwienie, brązy, żółcienie. Najlepiej mieć kilka odcieni żółtego i taki cytrynowy i cieplejszy żółty, taki jak ten tutaj, taki bardziej słonecznikowy. Oczywiście biel, błękity, jaśniutka szarość się przydaje również, ja ją wziąłem już na sztalugę.
Tak więc mam tutaj też kilka pasteli innych producentów. Jest jedna olejna pastel, której będę pewnie dzisiaj też używał. Są pastele Rembrandt, bardzo dobre, bardzo profesjonalne pastele. No, tak więc taki zestaw mi się wyłonił, a patyczek kosmetyczny do rozcierania również się przydaje. Dobra, wracam już do pomidorka, żebyście mogli go spokojnie rysować. No i tak jak zapowiadałem, nałożę teraz intensywną czerwień. Ja proponuję Wam tak, łamać sobie kawałek kredki. Kredkom to pastelowym nie szkodzi, one lubią być w kawałkach, bo wtedy lepiej działają, więc to nie szkoda, jak się ułamie. One z reguły i tak są pęknięte gdzieś w środku, więc pyk. Bierzecie taki kawałek i teraz tak, nakładacie na całą powierzchnię pomidora, tak zgodnie z jego kształtem. Ja zazwyczaj stosuję takie pociągnięcia po kształcie. I teraz możecie zostawić tutaj u góry takie jaśniejsze punkty. Można je nawet zaznaczyć. Słuchajcie, zaznaczmy je sobie, takie bliki. Te światełka jasne. O, te odblaski chcemy zostawić niezarysowane. Dlatego, że jeżeli macie biały papier, bo jak nie biały, to też zostawcie niezarysowane, to będzie łatwiej później je poprawić białą kredką. Więc zostawiamy sobie te bliki. Można je zaznaczyć takimi kółeczkami albo kształtami takimi, jakie mają, mniej więcej. One tu spełniają bardzo ważną funkcję na tym pomidorze, dają mu całą tą pomidorową połyskliwość. No i teraz spokojnie możemy resztę właściwie sobie zarysować, z wyjątkiem tych punkcików. Lekcja z ciastkami była fantastyczna, cieszę się. Skąd bierzecie tyle pomysłów? Z życia, jakoś same przychodzą. Zastanawiamy się regularnie, codziennie, rano, wieczorem i w ciągu dnia, co ciekawego moglibyśmy z Wami narysować. Jest to dosyć intensywne się zastanawianie czasami, ale z reguły, tak jak dzisiaj z ciastkami, pomysły przychodzą same. Pomysł z ciastkami przyszedł, ponieważ kupiłem makowca niedawno i jak sobie ukroiłem kawałek tego makowca, tego co dzisiaj rysowałem i go zamieściłem w poście gdzieś tam niżej, to pomyślałem, a może tak narysować ciastka? Przecież one są takie ładne. A jeszcze to było tak, że Daria, właściwie to chyba Daria wspomniała o Wayne Thiebaud. Tak jest, tak było. Zwracam tutaj Darii zasługę tego pomysłu. O Wayne Thiebaud i o ciastkach, które on malował i rysował. A makowiec był jakimś ogniwem pośrednim wyzwalającym ostateczną formę pomysłu na ciasteczka kruche i różne tego typu. Tak więc to są czasami jakieś właśnie wspomnienia, wystaw, które widzieliśmy, jakieś wspomnienia prywatne też z przeszłości. Po prostu to, co lubimy. Ogólnie dzielimy się z Wami tym, co lubimy malować, co lubimy rysować, co chcielibyśmy sami narysować. Jak czegoś byśmy nie chcieli rysować, to Was do tego również nie namawiamy. Słuchajcie, teraz tak, mocniej wetrzyjcie kredkę w tej części środkowej. Ta część środkowa to jest taka część najmocniejszego cienia, tu. Tu już się robi jaśniej, tu się zrobi później znowu troszkę jaśniej i na dole jest jeszcze bardzo ciemno, więc na dole również dosyć mocno wetrzyjcie sobie kredkę w papier, intensywnie, intensywnie. Jeżeli rysujecie na ciemnym papierze i ten kolor ciemnego papieru Wam tutaj idealnie pasuje, to możecie go zostawić, czyli możecie wcierać kredkę nie tak mocno, żeby papier troszeczkę prześwitywał. Czego można użyć zamiast pasteli? Już odpowiadam. No można użyć tego, co się ma. Czy można zamiast patyczka kosmetycznego wacik? Oczywiście. Polecam, jeżeli nie macie patyczka kosmetycznego, to można wziąć chusteczkę higieniczną i zrobić sobie wiszer własnoręcznie, czyli zwijacie ją w ten sposób, składacie tak, w taki szpiczasty kącik, o, i czymś takim fenomenalnie się bardzo precyzyjnie rozciera pastele. Tak więc tak naprawdę nawet nie trzeba, zobaczcie, ja mogę tym rysować w ogóle teraz, tak naprawdę nie trzeba nawet kupować wiszera, wystarczy taka, ups, trochę przesadziłem, taka ciasno skręcona chusteczka. No właśnie, jak już to pokazuję, to proponuję Wam tak, użyjmy teraz chusteczki albo palca, bo palcem też się świetnie rozciera.
Do roztarcia potrzebujemy oddać idealnie gładką powierzchnię pomidora, więc sobie go rozetrzemy. Jak coś tutaj wyskoczy, to się nie przejmujcie. Gumka do mazania idealnie, trzeba jeszcze zmuchnąć wcześniej pył. Gumka do mazania idealnie zmazuje suche pastele. No z olejnymi będzie trochę trudniej, ich nie zmażę. Do strzepywania tych kawałeczków gumki pędzelek polecam. Tak więc jesteśmy na etapie rozcierania pomidora. Rozcieramy, rozcieramy, rozcieramy. Tutaj też rozcieramy. My sobie tu zaraz nałożymy jeszcze biel. Ogólnie będziemy pracować dzisiaj podstawowymi kolorami, tak więc nie musicie mieć jakichś super specjalnych odcieni, ale tutaj użyję właśnie chusteczki, bo ona po prostu jest dużo bardziej precyzyjna. I chusteczka przy okazji też ściera. Zobaczcie, co się dzieje. Chusteczka ściera kredkę. O, ona tutaj przechodzi. I chusteczka czy kawałek papieru toaletowego jest świetnym sposobem na rozjaśnianie od razu. Jeżeli macie jasny papier, bo jak pod spodem jest ciemny, no to nie ścierajcie tak bardzo. Ale myślę, że jasny papier każdy ma, więc pewnie dzisiaj większość z Was go używa. No i tak, widzicie, już nasz pomidor wygląda lepiej, kiedy te bliki wyszły na nim. Tam z tyłu, słuchajcie, takie czary mary jeszcze zrobimy. Rozmyjcie sobie troszkę tą krawędź z tyłu. Zobaczcie, co ja robię. Przesuwam chusteczką wzdłuż krawędzi pomidora, tak po obwodzie, i ona go fantastycznie rozmywa. Dlatego, że zastosujemy efekt fotograficzny jeszcze. Rozmyjemy tą krawędź z tyłu, a to, co jest bliżej, czyli bliki i ogonek, zrobimy super ostre i zobaczycie, że to będzie wyglądało po prostu jak zdjęcie. Naprawdę, gwarantuję Wam, wyjdzie nam fotograficzny niemalże pomidor. Ja dam Wam teraz troszeczkę czasu, a w międzyczasie rozjaśnię jeszcze bliki bielą. Te bliki, które mi tutaj trochę spłowiały i się zarysowały. Biała kredka w zupełności wystarczy i świetnie te bliki rozjaśni. A poza tym naniosę jeszcze troszeczkę białej kredki tam, gdzie są takie jaśniejsze paski. Widzicie, tam jest na przykład taki paseczek, który... To jest po prostu połysk na tej ćwiarteczce pomidora, który łapie światło tła. Tam jest jasne światło i pomidor działa jak lusterko, w nim się wszystko odbija w jego powierzchni. Zobaczcie, mój ołówek się odbija. O, wszystko, w dodatku tu jest ten blik z tła, tu jest taki blik, tu. Słuchajcie, dzisiaj super ćwiczenie na widzenie świateł. Zobaczcie, ile tu jest światła. Ono tu przechodzi, tu. I zobaczcie, jak tutaj, on się tu prawie zlewa z tłem. Pomidor jest tylko pozornie czerwony, on ma w sobie całą masę świateł. Zobaczę, czy nie za szybko mówię, bo mam takie tendencje. Może być portret jakiegoś zwierzęcia? Myślę, że tak. Jeżeli za dużo węgla nałożyliście, to może się zdarzyć, że kredka go troszkę rozmarze, ale spróbujcie nałożyć grubiej kredkę. Powinno to w zupełności pomóc. Dobra, tutaj bliczek z przodu jest. Tu jeszcze jakiś mały się przyda. No i tak, rozjaśnimy sobie tą ćwiarteczkę. Możecie zrobić tylko kreskę i do niej tutaj nałożyć teraz kilka mniejszych kresek. I zaraz to sobie rozetrzemy. Taka praca nad hiperrealistycznymi rysunkami to jest taka praca wielostopniowa. Pracujemy od warstwy dolnej do warstwy górnej. I stopniowo sobie przeważnie rozcieramy kolory ze sobą. Już Wam pokażę. Ja teraz biorę chusteczkę, tylko tu jeszcze sobie zaznaczę, dodam sobie troszkę bieli. Tutaj sobie również dodam troszeczkę bieli. I teraz chusteczką po prostu albo palcem, zobaczę, czym lepiej. Nie, chusteczką będzie lepiej. Chusteczką rozcieram te biele. Można użyć wiszera, jeżeli ktoś z Was ma. Ja staram się używać takich najprostszych technik, które możecie znaleźć, najprostszych przyborów, które możecie znaleźć w łazience albo w kuchni, żeby tutaj nie podnosić poprzeczki i nie uniemożliwić tym z Was, którzy nie mają jakichś specjalistycznych przyborów pracy. Ogólnie do rysunku naprawdę wystarcza często to, co mamy pod ręką, aczkolwiek dobre przybory są bardzo wskazane. I pomagają, na pewno pomagają. Dobra,
Słuchajcie, dodajmy sobie światełka na dole. Szkic ołówkiem wilka już był. Był już szkic ołówkiem wilka. Wszystkie filmy znajdziecie w zakładce filmy na naszej stronie, po lewej jej stronie. Tak więc zapraszam, jeżeli szukacie jakichś tematów, to tam znajdziecie. Na pewno realistyczne oko już również było, więc proszę szukajcie w zakładce filmy po lewej części naszej strony. Dobra. Ostatnie tutaj roztarcie. I idziemy dalej. Słuchajcie, idziemy dalej. Dodamy sobie teraz te bliki tutaj po bokach. Zobaczcie, tutaj nakładam kredkę tak, żeby ona mocno mi tutaj rozjaśniła pomidora. Troszeczkę tu, ale głównie ją tam rozetrzemy i również z tej strony drugiej nałożę również na krawędzi tą biel i tutaj sobie przejdę. Aha, jeżeli ktoś z Was ma znajomych, którzy chcieliby oglądać, ale nie mogą na Facebooku, to nasze transmisje są również na YouTubie, podam na moim kanale Tomasz Wełna. Tak więc ona tam sobie w tej chwili idzie równolegle na YouTubie. Natomiast oczywiście Facebook zostaje główną bazą naszej pracowni i zajęć online. Tu się nic nie zmienia. To, co teraz dodaliśmy, to są odbicia tego białego tła, na którym pomidor sobie leży. I zaraz dodam cień pod nim, bo ten cień bardzo będzie nam tutaj potrzebny. Tak więc już do cienia wrócimy. Ja jeszcze zaznaczę tutaj leciutko już ogonek zielenią. To będzie dużo lepiej wyglądało. Słuchajcie, jeżeli już zdążyliście z dołem, to możecie teraz dodać ogonek zieloną kredką. Jak macie bardzo ciemną zieleń, to proponuję dodać również troszeczkę żółtego do zieleni, tam gdzie chcecie ją mieć jaśniejszą. Żółty kolor świetnie ociepla i rozjaśnia przy okazji zieleń. Zaraz pokażę Wam jeszcze, jak te listeczki świetnie potraktować od dołu cieniem i w ogóle dodać do nich cienie, żeby były bardziej sugestywne. Tak, zaraz się zajmiemy rysowaniem cienia pod pomidorem. Słuchajcie, węglem albo czarną kredką pastelową lub ciemnym granatem, to jest również bardzo dobra alternatywa. Ciemny granat, ciemna szarość. Możecie dodać te partie ogonka, listków, przepraszam, które są w cieniu. Również ogonka. Spróbujcie podkreślić tak bardzo ostro węgielkiem albo kredką pastelową w drewienku. Już Wam pokażę, jakiej ja kredki używam. Tak więc czarną kredką możecie podkreślić zupełnie śmiało jeszcze te najciemniejsze miejsca na ogonku i nadajcie z boku każdego listka taki cienki kontur, żeby ogonek miał swoją grubość.
To jest taki mały detal, ale on jest bardzo ważny. Jest pytanie, czy zajęcia stacjonarne gdzieś na Śląsku będą. No stacjonarnych na Śląsku raczej nie będzie, bo pracownię mam w Krakowie. Natomiast na pewno transmisje na żywo nie ustaną po pandemii. I już to zapowiadaliśmy, zamierzamy odwiedzić różne części Polski i nie tylko i poprowadzić dla Was programy stamtąd i spotkać się z niektórymi z Was, bo takie bardzo miłe zaproszenia już dostaliśmy. Tak więc programy online będą sobie trwały nadal. A czy pracownia stacjonarna w Krakowie wznowi działalność, to się okaże. Mam nadzieję, że tak, ale nie wiadomo kiedy póki co, bo nie wiadomo jak się rozwinie sytuacja zdrowotna, w której się znajdujemy. Słuchajcie, mocne światełka tutaj będą wskazane i przy okazji mocne cienie też. Te bardzo mocne kontrasty zrobią tutaj mnóstwo dobrego efektu. Zaraz dodamy sobie jeszcze cienie od listków na samym pomidorze, bo to będzie tak naprawdę wielka frajda. Ja robię te listki, słuchajcie, ciemnym brązem. Przepraszam, te cienie od listków robię ciemnym brązem. Dosyć mocno go przyczepiam, przyciskam i wychodzę tutaj od środka i takimi króciutkimi kreskami podkreślam okrągłość pomidora w tym miejscu, tak? I każda taka kreseczka, każdy taki cień kończy się tam u wierzchołka listka, o w ten sposób. I zobaczcie, jaki to fantastyczny efekt od razu robi przestrzeni. Można użyć również tej intensywnej czerwieni, którą zaczynaliśmy. I właśnie w cieniach znowuż tą czerwień bardzo intensywną czerwoną wprowadzić. Z pastelami to różnie bywa. One raz sobie siądą w tym miejscu, gdzie co byśmy chcieli, raz niekoniecznie, więc zawsze można coś poprawić lekko. Ja teraz przyciemniam jeszcze niektóre miejsca już kolorem czerwieni pomidora. Tutaj sam koniuszek tego listka, który się taki ciemny robi i zagina, również jeszcze przyciemniam. I myślę, że tutaj również taki cieniutki kontur pokażę. To możecie nawet ołówkiem zrobić, jeżeli nie macie tak precyzyjnego węgielka albo pasteli. O, właśnie, takie mocne światło tutaj jest wskazane bardzo. Słuchajcie, teraz tak, jeszcze rozcieram troszkę te miejsca, gdzie mamy światło i już się zajmiemy się cieniem, a później jeszcze wrócimy troszkę tutaj do koloru pomidora. Więc tak, dodajmy sobie cień szarością. Jeżeli nie macie szarości, to możecie zupełnie śmiało pomieszać sobie białą pastel z węglem albo białą pastel z czarną. Troszeczkę tam się przyda błękitnej. Zaraz Wam pokażę, z jakich kolorów ten cień się składa. Bo jeżeli chodzi o rozmiar, to myślę, że będzie mniej więcej taki. Teraz rozcieram ten cień, przy okazji nanoszę troszkę czerwieni,
Dodajcie sobie do tego cienia ciutkę czerwonej kredki. Czy transmisje o 10 się odbywają? Ależ oczywiście, że się odbywają. Już chwileczkę poczekam, już zwolnię. Zwolnię. O 10 transmisje są codziennie. Dobrze, ja chwilkę czekam na Was, tutaj sobie dopieszczam kształt cienia pod pomidorem. To korzystając z chwili, chciałem bardzo podziękować wszystkim z Was, którzy zechcieli wesprzeć naszą pracownię. Można to zupełnie dobrowolnie robić, bo lekcje z założenia są bezpłatne, ale jeżeli ktoś z Was zechce nas wesprzeć działalność naszej pracowni i utrzymanie jej w tym niełatwym czasie, kiedy jest zamknięta zupełnie pracownia stacjonarna, to będziemy bardzo wdzięczni. Bardzo dziękujemy za każde, nawet drobne wsparcie. Można to zrobić na numer konta, który podaję w opisie do dzisiejszej transmisji. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy z całego serca. To dla nas bardzo wiele znaczy. Dobrze, ja myślę, że już po sobie pójdziemy dalej. Słuchajcie, teraz znowu kawałkiem chusteczki albo wiszerem rozmiękczymy sobie krawędź tego cienia i rozjaśnimy go troszeczkę. Więc ja zaczynam tu i jakby ścieram stąd trochę kredki, widzicie? I nasuwam ją bardziej w te rejony. Ponownie tutaj, podobnie tutaj, o. Pójdę tak też znowu po obwodzie cienia. Może tak zrobię od dołu, żebyście widzieli. Więc idę po obwodzie cienia. Kilka razy tam i z powrotem. Tutaj możecie śmiało nawet troszeczkę rozetrzeć pomidora z cieniem, zabarwić kolor cienia kolorem pomidora. Już pokażę, jak to zrobić, o, w ten sposób. Tu możecie w ogóle zupełnie spokojnie wejść tą szarością teraz na pomidor. Zobaczcie, co się dzieje. Powstaje właśnie to ciemne odbicie. To jest odbicie cienia w pomidorze. Tak jak wspominałem, dzisiaj uczymy się wiele na temat światła, na temat odbić, na temat takiej fizyki tego, jak się światło zachowuje w tym, co rysujemy. Ja przy okazji tu jeszcze od razu przejadę. O, mam cały czas palec z tej szarości. Po prostu nanoszę ją tutaj w tej takiej ciemniejszej sferze. Tu sobie jeszcze rozetrę troszeczkę to miejsce. O, w ten sposób. To również. Te refleksy takie troszkę mniej intensywne tutaj, to są odbicia lampy fotograficznej, którą tutaj doświetlam papier, żebyście widzieli dobrze, co rysuję, i czasami i siebie nią doświetlam również. A te takie główne refleksy to są refleksy lampki, która tutaj jest powyżej, tak, i ona świeci na pomidor. Tak więc mamy dwa źródła światła, jeszcze wpada troszkę chłodnego światła zza okna. I to chłodne światło zza okna, słuchajcie, to jest fascynujące, no po prostu fizyka światła. Żyjemy w świecie światła. I teraz światła dookoła nas jest zawsze sporo i to światło ma różne kolory. Lampka ma kolor ciepłego światła, dlatego pomidor od góry jest cieplutki. Światło z mojej lampy fotograficznej, która jest ustawiona za mną, ma kolor neutralny, biały w zasadzie, więc te refleksy są dosyć białe. Natomiast światło, które wpada zza okna, jest chłodne i ono się objawia głównie w cieniu i dlatego bardzo Wam polecam do tego cienia dodać troszeczkę fioletu albo błękitu. Ja dodam trochę fioletu, ale po błękit też sięgnę. On się tutaj również przyda. I zobaczycie, że po tych takich subtelnych niuansach zacznie się dziać magia. Gdzie jesteś, mój błękicie? Tak, jest mój błękit.
Już go nanoszę w miejscu cienia. O, i teraz się zaczyna malarstwo. Słuchajcie, bo mamy już ciepłe, mamy już chłodne. I to jest najkrótsza definicja malarstwa i najbardziej jednocześnie sprawna. Malarstwo to tam, gdzie pojawia się rozróżnienie na ciepłe i chłodne. A rysunek to tam, gdzie jest jasne i ciemne, czyli walor. Dobrze, mam już tutaj podkreślony, tak. Ale to jeszcze nie jest koniec. Słuchajcie, tu jeszcze wiele, wiele fascynujących rzeczy się wydarzy w naszym rysunku. Tylko dam wam chwileczkę, żebyście sobie spokojnie to zrobili. Ja tu w międzyczasie jeszcze rozjaśnię gdzieś bliczek na pomidorze. Tak więc wy sobie spokojnie rozetrzyjcie ten dół, a ja tu jeszcze się trochę pobawię z detalami, które już rysowaliśmy, żebyście mieli czas na spokojną pracę. A ja tutaj jeszcze sobie posmakuję te światła. Zrobię jeszcze lepsze. Jeszcze bardziej błyszczące. O tak, o to chodziło. Oczywiście prześlijcie wasze pomidory. Jestem bardzo ciekawy, jak one wyjdą. Tu się nawet listek odbija, niesamowite. Nawet się tam odbija listek lekko. Powierzchni pomidora. Właśnie, wspominałem co nieco na temat dodatkowych kolorów w pomidorze. Mówiłem o pomarańczowym. Słuchajcie, możecie zupełnie spokojnie tutaj w tej górnej części bardzo leciutko potraktować również waszego pomidora pomarańczem. Bo po pierwsze pomidor ma taką naturę, że tam od góry jest po prostu troszkę bardziej pomarańczowy niż na dole, tam dojrzewa trochę mniej i później. Po drugie, od góry pada nam dosyć ciepłe światło, więc jakieś odrobinki tego pomarańczu się tutaj przydadzą. O, w ten sposób i od razu wygląda lepiej, prawda? No właśnie na tym polega magia malarstwa, a pastele są techniką malarską, że tutaj każdy niuans kolorystyczny ma znaczenie i potrafi bardzo dużo dobrego zrobić. I co? Jest realistyczny, jest fajny. Obiecałem, że będzie fajny, więc mam nadzieję, że się nie zawiedliście, że się wam podoba to, co tutaj dzisiaj wyprawiamy. Może ślinka nie cieknie tak jak rano przy ciastkach, ale mimo wszystko jest sympatycznie. Jest wdzięcznie. Zerknę już na wasze komentarze. Teraz dopiero okazuje się, co tu widzę, jak u okulisty widać. Tak jest, tyle barw, światła, subtelności, to jest fascynujące. Słuchajcie, teraz cofnąć się nie da transmisji, ale zaraz po naszej transmisji na żywo, już parę minut po, ona będzie dostępna na Facebooku już na zawsze, forever. Tak więc możecie zawsze do niej wrócić, zawsze do niej możecie wrócić. No pastelami olejnymi będzie inny efekt, nie da się ukryć. Dzisiaj to głównie pod pastele suche. Słuchajcie, właśnie to jest to, o czym wam wiele razy wspominam. Rysowanie, obserwowanie tego wszystkiego, tych cudowności, tych niuansów, tych odbić, spowoduje, że po dzisiejszej lekcji już nigdy nie popatrzycie na pomidora tak samo. Do końca życia. Zawsze, kiedy popatrzycie na pomidora, będziecie widzieć refleksy na nim, będziecie widzieć odcienie czerwieni, będziecie widzieć błękity w cieniu pomidora. Tak więc dzisiejsze zajęcia zmienią wasze życie na zawsze, na dużo, dużo lepsze, a w każdym razie na pewno na bardziej kolorowe. I tego wam serdecznie życzę. Taki właśnie był plan dzisiejszych zajęć, abyście widzieli więcej i piękniej. Ja tutaj gadu, gadu, a czas leci. A tu jeszcze pomidor ma parę miejsc do zrobienia. On jeszcze, słuchajcie, jeszcze was zaskoczy zaraz to, co zrobimy, bo to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze tu się pojawi troszkę ciekawych rzeczy. Już zobaczycie jakich.
Tak więc, moi mili, dodamy sobie jeszcze teraz bardzo ważne rzeczy na cieniu pomidora, ponieważ ten cień jeszcze nie jest doskonały. To jeszcze nie jest hiperrealistyczny cień. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tutaj i tutaj. Zobaczcie, jaka światłość ta wyziera z tyłu, zza pomidora, tu. Zobaczcie, jak ten cień jest tam jasny. Wezmę ołówek, żeby paluchem brudnym nie pokazywać. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tu światłość piękna. I z tej strony piękna światłość bije. Pod samym pomidorem jest najciemniejszy cień. Tak więc ten cień ma sferę średnią, ciemną i jasną. Jeszcze sfery przejściowe, ale przynajmniej trzy rodzaje cienia w tym cieniu są. Tak więc zajmiemy się teraz tą światłością zza pomidora. Nałożymy sobie ją bardzo prosto, po prostu białą kredką. Białą i nawet troszkę żółtej zaraz użyjemy, ale zaczniemy od białej, żeby nie wszystko naraz. I znowu, cud pasteli polega na tym, że najpierw nakładamy byle jak, czyli po prostu na płasko, trójkątem takim białym, takim zupełnie zwyczajnym. Rzekłbym nawet niedokładnym, prostym, nieskomplikowanym. Tam możemy troszeczkę otoczyć nawet pomidora, o, w ten sposób. Tak. I co teraz z tym zrobimy? Przetrzemy. Słuchajcie, ja teraz wezmę wiszer, bo albo tak, najpierw użyję palca, bo palec tu się dobrze sprawdzi, bo chcemy mieć najpierw miękkie przetarcie. A palec chyba się w ogóle sprawdzi najlepiej. Rysowanie pastelami wyrabia również precyzję w palcach, wyrabia koniuszki palców. Będziecie się umieli używać 10 różnych sfer waszego opuszka do rozcierania. Przekonacie się nie tylko, ile pomidor ma kolorów, ale również ile wasze palce mają stron dziwnymi, którymi można rysować. Tak więc widzicie, same cuda dzisiaj się dzieją na tych zajęciach. Same fajne rzeczy. A sprawcą wszystkiego jest pomidor. Teraz przecieram tą biel tutaj, przecieram, żeby rozjaśnić ten cień, bo tak naprawdę to ja nie chcę, żeby on był taki ciemny jeszcze, jak jest teraz. To była tylko baza tego cienia. A teraz zupełnie spokojnie możemy sobie tą bazę trochę rozjaśnić. Troszkę za dużo tej światłości weszło mi pod pomidora, więc ja ją znowu tutaj rozetrę w ten sposób. I zaraz dodamy jeszcze ten najciemniejszy cień pod samym pomidorem. Tak więc obserwujcie, dziękuję, że się podoba pomidorek. Pomidorek się bardzo cieszy z tego, że... Ups, że się podoba. Aż się zarumienił cały. Dobra, dodajmy sobie tu jeszcze... Zobaczcie, znowu, tak po prostu. Po prostu. Prosto i prosto z mostu. A teraz sobie to mieszamy. Rozcieramy. No i na tym polega właśnie malarskość pasteli. I na tym polegają hiperrealistyczne efekty światłocieniowe, że taką magię możemy wyprawiać. Dobrze, żeby było jeszcze fajniej i jeszcze lepiej. Zajęcia po koronawirusie będą w tych samych godzinach, co są teraz. Nic się nie zmienia, moi mili. Będą nadal 7 dni w tygodniu. O tych samych godzinach, co są. Ja już się tak przyzwyczaiłem, że nie wyobrażam sobie, żeby robić coś innego i żeby zajęć nie było. Co ja bym robił o 19? Albo co ja bym robił o 10? No. Teraz dodaję ten taki najciemniejszy cień pod pomidorem. Tam jest ciemność, ciemność wielka. Ja go dodaję węglem drzewnym, ponieważ słuchajcie, węgiel drzewny to jest bardzo, bardzo przyjemny dodatek do pasteli suchych. Bardzo go polecam używać.
bo on jest delikatny i on się, zwłaszcza do szarości, bardzo ładnie nadaje i bardzo ładnie miesza z pastelami. A przy tym ma taką drobniutką strukturę, że tak jak mówię, po prostu dobrze się miesza, tak? Bez żadnych problemów i zgrzytów. Przy tym jest dosyć subtelny. To zaraz jeszcze kropelki wody dodamy. Słuchajcie, kropelki na naszym pomidorku. Ja go jeszcze tutaj troszeczkę przyciemnię węgielkiem, leciutko tu i leciutko tu. Jeszcze go teraz przemarzę, tylko słuchajcie, każdy palec do trochę innego koloru. Widzicie, tutaj mam do błękitów, tu mam do szarości, tu mam jakiś tam, tu jeszcze do bieli. Tak więc ręka pastelisty ma każdy palec do innego koloru. Ta jest jeszcze względnie czysta, dlatego używam tej. Ręka pastelisty jest jak pędzel, którym po prostu operuję różnymi odcieniami. Ja wpuszczę tam jeszcze troszeczkę ciepełka. Troszeczkę ocieplę to światło z tyłu żółtym. Z tymi błękitami, które nakładaliśmy wcześniej, to da bardzo ładną mieszankę. Możecie nagarniać kredkę pastelową w ogóle używając tej bocznej części palca. Na przykład ja teraz czubeczek palca mam do najjaśniejszych tonów, a nagarniam te ciemniejsze bokiem palca. Tak więc, tak jak wam mówiłem, tutaj każda część palca do rysowania pastelami dobra. Każda się przydaje do czegoś innego i działa w dodatku. Jeszcze takie ostatnie światełeczko dodam tutaj od dołu pomidora. O, ponieważ on tam również łapie troszkę światła, przejadę po nim po prostu moim palcem do szarych odcieni. O, i on tam już od razu sobie złapał troszkę tego. A teraz to rozetrę. Dobra, zajmijmy się jeszcze teraz dodaniem kropelek wody, tylko przyniosę kropelki wody. Dobrze, mam już wodę. Teraz skropimy naszego pomidorka. Ja wiem, to jest troszeczkę tutaj pozorowane, ale efekt będzie dobry. Jak w dobrej reklamie czynimy naszego pomidora pięknym. No troszkę chyba za asymetrycznie te kropelki rozmieściłem, trochę tutaj teraz poczaruję, żeby się rozmieściły bardziej spontanicznie. Dobrze. Myślę, że jest fajnie.
Tylko w pracowni oko możecie zobaczyć człowieka nanoszącego kropelki wody na pomidor. Już pokażę, jak te kropelki narysujemy teraz. Tak więc do kropelek polecam bardzo ostro zastruganą kredkę, albo kredkę w ołówku, taką kredkę pastelową w drewienku, albo ostry kawałek białej kredki. Taką można rysować, ja Wam pokażę, że się da. I teraz tak, każda kropelka od dołu będzie jasna, więc zróbcie takie małe podkówki najpierw. O, coś takiego. Kropelki niedawno rysowaliśmy węglem, ale ponieważ być może nie wszyscy z Was widzieli, to opowiadam teraz i pokażę, jak je zrobić raz jeszcze. Tak więc każda kropelka zaczyna się od takiej podkówki. Tu jeszcze jakaś jedna się przyda. To możemy większą nawet zrobić, żeby było ją dobrze widać. O, w ten sposób. I teraz, słuchajcie. Teraz będzie precyzyjne. Jeżeli macie wiszer, gdzie mój wiszer? Tu jest wiszer. Jeżeli macie wiszer, to weźcie sobie na jego koniuszek białą kredkę. Możecie ją tak zetrzeć. Jeżeli nie macie wiszera, to weźcie kawałek chusteczki higienicznej ostro złożony, albo patyczek kosmetyczny. Patyczek kosmetyczny. Albo jak już nic takiego nie macie, to po prostu palcem trzeba delikatnie. Możecie sobie nanieść na opuszek palca białą kredkę, tak, nanoszę. I trzeba tak trafić, żeby rozjaśnić troszeczkę taką kropelkę od dołu. Ja już pokażę, jak to zrobić. Ja użyję jeszcze tej kredki w ołówku, bo ona się do tego też nadaje. Czyli nad tą podkówką, słuchajcie, nanoście jeszcze trochę takiej bieli, żeby było jaśniej. Ale oprócz tego dobrze by było, jakbyście użyli jeszcze odrobinki pomarańczu w każdej kropelce, bo te kropelki rozjaśniają pomidora w miejscu, gdzie są, i on się robi taki ewidentnie żółto-pomarańczowy w tych miejscach. No ja wiem, to jest taka trochę operacja, ale wyjdzie Wam. Wam zawsze wszystko wychodzi fantastycznie, więc nie wątpię, że tym razem będzie inaczej. Dobrze, a kolejna rzecz, którą zrobimy, to dodajcie teraz kropeczkę nad taką każdą podkówką, bo każda taka kropelka ma mały blik na sobie. A, już mi ten blik nie wyszedł tak jak chciałem, zaraz go jeszcze tutaj przemarzę teraz gumką w ołówku. Chodzi o to, żeby to był punkcik. Ten punkcik to jest w ogóle całe clue. To jest idea kropelki wody na naszym pomidorze. Już pokazuję, jak je robić, bo dużo gadam, a mało pokazuję. Więc takie właśnie punkciki. Takie punkciki dodajecie. One są, te punkciki są nawet ważniejsze. One od góry leżą. Są nawet ważniejsze niż te podkówki, ale jedno z drugim tworzy efekt. Jak widać. I teraz to już w ogóle szaleństwo, jeszcze pod każdą taką podkówką dodajcie bardziej czerwony taki cień malutki, taki w dół schodzący. Uważajcie, żeby sobie nie rozetrzeć pomidora, teraz trzeba ostrożnie, żeby już go nie rozetrzeć. A przepraszam, to przecież nie, to blika, ja się rozpędziłem, myślałem, że to kropelka. Nie, to tego nie ruszamy. Tutaj ruszamy. Widzicie, że te cienie robią robotę dobrą? One działają.
działają tutaj na naszą korzyść, robią to, co chcieliśmy. Ja tu jeszcze dodałem troszkę czerwoności do cienia. Już zerknę na komentarze, bo troszkę je zaniedbałem. Tak byłem skupiony, ale widzę, że chyba się też skupiliście, bo nie widzę nowych komentarzy, więc to znaczy, że wszyscy rysują. To teraz słuchajcie, teraz to, ja to muszę z bliska pokazać, bo to już w ogóle nie będziecie widzieć, co ja robię. Teraz pod każdą taką kropelką, która ma taki mikrocień, możecie dodać jeszcze takie mikroświatełko, bo każda kropla skupia światło jak soczewka i powoduje, że pada jeszcze pod nią. Ja w ogóle sam nie wiem, jak to robić, to już jest tak mikro detal, że chyba lupę będzie trzeba wziąć, ale jak widzicie, to jest możliwe. Takie mini światełeczko może się tam jeszcze pojawić. Słuchajcie, czasami po prostu przydaje się również kredka akwarelowa albo ołówek, żeby takie detale podkreślić. Na przykład troszeczkę można podkreślić twardym ołówkiem. O, taki cień pod kropelką. Ja nie oddycham już od dłuższej chwili, jak zemdleję, to będzie koniec rysowania na dzisiaj. Ale trzeba oddech wstrzymywać, jak się takie rzeczy robi, działa. A tutaj, gdzie jest ten bliczek, możecie znowu przyciemnić w środku trochę kropelkę ołówkiem. Tu już ołówkiem, bo tu już nie ma, słuchajcie, mowy, żeby to zrobić kredką pastelową, chyba że mamy w ołówku kredki super ostro zastrugane. Kiedy pracowałem jeszcze na Akademii Sztuk Pięknych, bo teraz już się przeniosłem głównie na swoją działalność, to mój profesor opowiadał mi, jak to jego kolega, dobry, inny profesor na ASP, miał taką pasję, że rysował kropelki wody na kartce. Siadał sobie z ołóweczkiem i te kropelki rysował. I robił to tak perfekcyjnie, że wszyscy mieli później masę ubawu, bo one wyglądały, jakby rzeczywiście kropla wody spadła na kartkę i sobie na niej leżała. Niektórzy nawet dotykać chcieli. No i rozumiem tą pasję. Od tamtego czasu zawsze, kiedy bawię się w takie właśnie detale jak teraz, czyli jakieś mikro przyciemnienia, jakieś faktury na ogonku od pomidora. Teraz robię paseczki na listku. To jest w ogóle najprzyjemniejsza część dzisiejszego rysowania, bo już w zasadzie jest gotowe, a teraz można się pobawić z takimi właśnie efektami. Sama frajda. Ja jeszcze rozjaśnię troszeczkę ten listek. Spróbuję coś zrobić, żeby się nie kiwała kamera. Już to będzie proste, o, i skuteczne, żebyście nie musieli patrzeć w taki huśtający się obraz. Wybaczcie, że wcześniej tego nie zrobiłem. Jak tu teraz trafić kredką
Okej, chyba się udało. Szaleństwo. Będą jeszcze owoce i warzywa, no przecież widzicie, jak to lubię robić. Nie odmówiłbym sobie, żeby nie było. Dobrze, słuchajcie, chyba starczy tego dobrego. Ja jeszcze tutaj dodam troszeczkę tych blików pod kropelkami, tych właściwie takich światełek rozszczepionych. On tu się na pewno przyda. W ten sposób. Jeszcze cienie. Jeszcze troszeczkę przyciemnię te cienie od kropelek. Tylko muszę trafić. Także to jest cień, a w środku tego cienia jest to światełko. O, tak to powinno wyglądać. Dobrze, basta. Basta. Teraz jeszcze ostatnie szlify i tą krawędź wyczyszczę ładnie, bo ona się zrobiła trochę brzydka i roztarta, a nie chcemy mieć brzydkiej i roztartej krawędzi. Gumeczką ją tutaj ładnie wyostrzę. Tamtą z tyłu zostawimy taką roztartą bardziej. No, troszeczkę te kropelki teraz jeszcze tak uładzę tutaj, może są troszkę za widoczne. No to takie jakieś próby sprawdzam, czy przerzucić troszeczkę tutaj, czy nie. Nie, chyba nie. Chyba nie trzeba. Zostawimy białe, jak było. W każdym razie takie leciutko, tylko złamane. Moi drodzy, bardzo dziękuję za nasze wspólne dzieło. Jestem bardzo ciekawy Waszych pomidorów. Przyślijcie je proszę w komentarzach do tego filmu albo do zdjęcia mojego pomidora, które już też zamieszczę. Bardzo serdecznie zapraszam Was jutro rano
I wieczorem na absolutnie świetną zabawę będziemy ćwiczyć wyobraźnię i znowu umiejętności techniczne, rysując z wykorzystaniem przypadku, będziemy ćwiczyć kleksy różnego rodzaju i dorysowywanie i precyzyjne rysowanie różnych detali. Będziemy tworzyć zwierzaki, postacie. Ja myślę, że to będzie jedna z bardziej wesołych lekcji. Tak więc zapraszam serdecznie jutro i o 10 rano. Świetna w ogóle dla dzieci, więc zapraszam najmłodszych. Będziecie mieli mnóstwo, mnóstwo ubawu. Tak więc rodzice, jutro o 10 z najmłodszymi, a jak się nie uda o 10, to zapraszam również o 19. Raz jeszcze dziękujemy za każde wsparcie naszej pracowni. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli. Zapraszamy do wsparcia, jeżeli ktoś z Was będzie miał tylko taką ochotę. Bardzo serdecznie zapraszam również do linku, który publikuję pod tym postem. Tam zbiórka pieniędzy dla malutkiej Hani. Bardzo dziękuję za dzisiejsze zajęcia i zapraszam Was już jutro. Życzę przyjemnego wieczoru, pomidorowego wieczoru. Do zobaczenia. Dobranoc. Jeśli macie ochotę, zapraszam jeszcze na króciutki koncert, na króciutką improwizację specjalnie dla Was. Już zaczynam na pianinie.
Miłego wieczoru.